Cześć, witam w odcinku poświęconym technologii blockchain, w której to na przykładzie serwisu cryptozombies.io spróbujemy nauczyć się technologii blockchain, zrozumieć jak ona działa oraz tego jak funkcjonują smart kontrakty i do czego one są. Odcinek ten jest taki eksperymentalny, jest dosyć nowy na moim kanale. Nie jest on stricte związany z konkretnym projektem pod względem inwestycyjnym czy technologicznym. Odcinek ten został niejako wymuszony w obecnej sytuacji tym, że szkoły zostały zamknięte i po prostu w ramach spędzenia w miarę dobrze czasu postanowiłem razem ze swoim synem nauczyć się czegoś nowego oraz wytłumaczyć blockchain, wytłumaczyć smart kontrakty osobom, które nie do końca rozumieją, o co w tym tak naprawdę chodzi. Tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy posługiwać się tutaj serwisem CryptoZombies. Jest to prosty i ciekawie zrobiony serwis, dzięki któremu mamy możliwość nauczyć się właśnie tworzenia prostych smart kontraktów w oparciu o język Solidity, także o język wykorzystywany dosyć powszechnie na protokole Ethereum. Także zaczynamy. Ja tego serwisu wcześniej nie widziałem, słyszałem o nim. Wybierzmy Get Started. Tutaj mamy, z tego co widzę, parę dosyć ciekawych komponentów. Widać, że strona podzielona jest jakby na moduły, na poszczególne kursy. Myślę, że zaczniemy po prostu od pierwszego. Mamy tutaj właśnie coś dla początkujących i dla średnio zaawansowanych w kontekście tworzenia smart kontraktów. Od tego zaczniemy. Dalej mamy coś bardziej zaawansowanego. Mamy również możliwość nauczenia się o developmentie blockchainu dla projektu Libra. I z tego co widzę, również trochę informacji o protokole Binance Chain. Także my tutaj zaczniemy sobie od tworzenia armii, tworzenia fabryki zombie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wybieramy Start Curse. Tutaj również jest informacja o tym, w jaki sposób serwis działa. Jego celem jest nauczenie nas budowania gry właśnie na platformie Ethereum. Projekt ten serwis jest zaprojektowany dla właśnie początkujących programistów, dla początkujących osób chcących nauczyć się programowania w języku Solidity. Plusem jest, z tego co tu jest napisane, doświadczenie jakieś w innym języku programowania, na przykład w JavaScriptie. Także myślę, że tutaj moje doświadczenie zawodowe, doświadczenie programistyczne pozwoli nam dosyć w pełni ten kurs wykorzystać. To co, zaczynamy. Pierwszy rozdział, wprowadzenie. Także w tym filmie zajmiemy się tą pierwszą lekcją w pierwszym rozdziale. Mamy tutaj informację, że budujemy fabrykę zombie w oparciu o bazę danych. Ta nasza fabryka będzie miała możliwość tworzenia nowych zombie, czyli jak to w fabryce będziemy mieć możliwość utworzenia kolejnych nowych zombiaków. I każdy zombiak będzie miał losowy wygląd. Oznacza to, że każdy kolejny zombie, który wyjdzie z tej fabryki, będzie miał na przykład różne nakrycie głowy, różne oczy, różną koszulkę, tak jak widzimy na grafice, na zmieniającym się ekranie. Będzie mógł też zmieniać twarze, kolory skóry. Tutaj jest informacja o tym, jak działa DNA zombiaka, bo z tego co rozumiem, w tej grze każdy obiekt, czyli każdy ten zombie, jest reprezentowany, jak widzimy na ekranie, przez taką liczbę składającą się z 16 cyfr.
Także tutaj widzisz liczbę składającą się z 16 cyfr. I co ciekawe, każda ta cyfra coś oznacza. Czyli to, ten ciąg liczb jest odwzorowaniem tego, jak ten nasz zombie w grze będzie wyglądał. I dla przykładu, pierwsze dwie cyfry, tak, tutaj mamy 83, czyli mamy liczbę 83, odzwierciedlają nam głowę tego zombiaka. Czyli dzięki temu, że mamy pierwsze dwie cyfry 83, komputer, protokół wie, że temu zombiakowi odpowiada jakieś tam nakrycie głowy. Jest to wyliczane w prosty sposób. Tutaj jest dzielenie modulo. Może wyjaśnię, o co tutaj chodzi z tym dzieleniem modulo. Dzielenie modulo zwraca nam po prostu resztę z dzielenia danej liczby przez tutaj tą liczbę 7 w tym przypadku. Także wynikiem operacji jest 6, z tego względu, że 83 podzielone na 7 to będzie pewnie coś około 11, tak? 11. 11 razy 7 to jest 77, zostaje nam z tego tutaj pierwszego członu 6. A 6 dodać 1 jest ile? Mój kompanie tutaj, ile jest 6 dodać 1? Policz sobie na palcach. 7. 7, bardzo dobrze, czyli tutaj mamy 7. I tak naprawdę tutaj mamy dosyć takiej właśnie możliwości zmiany wyglądu tego naszego zombiaka, tego tutaj naszego przedstawiciela. On tutaj może pasować. Tak, tu możemy sobie go ubrać w jakiś sposób. Damy mu może białą koszulkę. I oczy, które ma przydarte. Przydarte. Albo takie. O! Takie wystraszone. Jedno podbite. Tak, jedno podbite. Tak, jedno podbite. Kolor oczu. Może damy, czekaj. Niebieski. Niebieski. Dobra, niebieski kolor oczu i ubranie. Różowe? Nie, no weź. A może być takie. Takie moro. No, takie dobra, pasuje. Dobra, jeszcze bym mu zmienił czapkę może. Włosy nie, to nie. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. O, to jest dobre. Coś. Dobra. I z tego, co widzę, to w tym wprowadzeniu tak naprawdę to będzie wszystko. Także tutaj utworzyliśmy pierwszego naszego potwora. Przejdziemy do następnego rozdziału. I następny rozdział myślę, że podzielimy już na oddzielny film. Tylko rzut oka, co nas czeka w następnym rozdziale. W następnym rozdziale, rozdział drugi, kontrakty. Także pewnie tutaj już coś napiszemy, trzeba będzie coś więcej poopowiadać, jak to działa. Także w tym momencie dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszamy do komentowania, co myślicie o tego typu kontencie na kanale. Oraz do śledzenia kanału, ponieważ w kolejnym dniu pojawi się kolejny odcinek, w którym będziemy systematycznie uczyć się programować i tworzyć właśnie naszą fabrykę zombie. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękujemy Wam. Cześć.